Zdarza Ci się czasem, że robisz coś dla pracownika i czujesz się wykorzystany, wykorzystana. Masz wrażenie, że jesteś zależny, zależna od dobrej woli i humoru Twoich ludzi? A może widzisz, że pracownik nadmiarowo korzysta z L4 w wątpliwych sytuacjach? W tym odcinku przedstawia Ci kilka popularnych technik, taktyk i patentów, które pracownicy wykorzystują, żeby manipulować przełożonymi i powiem, jak jako lider liderka możesz sobie z tym radzić. Zapraszam do oglądania. Firma z głową. Podcast o biznesie, psychologii i rozwoju. Jeżeli jesteś liderem, liderką zespołu, to prawdopodobnie doświadczasz sytuacji, w której masz poczucie, że ludzie nadużywają lub próbują nadużywać relacji z tobą. Wykorzystują twoją dobrą wolę albo prawne regulacje, żeby wymigać się od pracy, odpowiedzialności, albo wpłynąć na twoją decyzję. Mogą w tym celu korzystać z kilku manipulacyjnych technik. Zacznijmy od pierwszego popularnego patentu. Szefie, nikt oprócz mnie nie potrafi obsługiwać tych maszyn. Ja nie wiem, jakby ta firma sobie poradziła, gdybym znalazł inną pracę. Skuteczne manipulacje mają jedną wspólną cechę: odwołują się do emocji. A te najbardziej skuteczne odwołują się do emocji, której bardzo nie lubimy, a którą jest strach. Świadomie lub nieświadomie wykorzystujemy ją na co dzień do wychowywania dzieci, motywowania pracowników, wpływania na wyborców, sprzedawania itd. Strach, lęk, obawa to emocja, która bardzo silnie wpływa na podejmowane przez nas decyzje i działania. Strach motywuje nas do unikania zagrożenia, nieprzyjemnych sytuacji, ochrony naszego życia i zdrowia. Jeżeli więc w naszej głowie pojawi się myśl, że stracimy pracownika. I poczujemy lęk, obawę przed wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, to zaczynamy działać w kierunku zmniejszenia ryzyka wystąpienia takiej sytuacji. Strach sam w sobie nie jest zły, dokładnie do tego celu został stworzony, miał nas ostrzegać i chronić przed zagrożeniami. Tylko, że bardzo często poziom strachu jest nieadekwatny do sytuacji. Jeśli nasz mózg nauczy się redukować lęk i obawy przed odejściem pracownika za pomocą uległości wobec niego, no, mamy gotowy przepis na kłopoty, a pracownik fantastyczne narzędzie do manipulowania nami. No bo czego właściwie się obawiamy w tej sytuacji? Najczęściej, że nie znajdziemy nikogo sensownego na miejsce obecnego pracownika, że będziemy musieli wdrażać nową osobę, że nowy będzie popełniał błędy itd. Obawa przed odejściem pracownika, przed brakiem rąk do pracy jest powszechna wśród menadżerów, i ma w wielu przypadkach swoje racjonalne uzasadnienia. Jednocześnie bardzo często jest irracjonalna, zbudowana na błędnym myśleniu i bez poparcia w faktach. Nasz umysł bardzo lubi chodzić na skróty i wykorzystuje do tego heurystyki myślenia. Jedną z nich jest heurystyka dostępności, która polega na tym, że umysł podsuwa naszej świadomości informacje, które częściej słyszy. Kiedy spytamy kogoś, w jakiej grupie społecznej częściej dochodzi do rozwodów wśród polityków czy prawników to większość z nas odpowie, że wśród polityków, bo o ich małżeńskich problemach częściej słyszymy, czytamy i oglądamy. A jak jest naprawdę? Tego nie wiemy. Należałoby sięgnąć do danych statystycznych, jeśli takie istnieją. Podobnie jest z tzw. rynkiem pracownika lub pracodawcy, czyli małą dostępnością pracowników lub małą podażą miejsc pracy. Jeśli dostatecznie często słyszymy, że nie ma ludzi do pracy, to w sytuacji, w której pracownik w mniej lub bardziej zawoalowany sposób grozi nam odejściem, Umysł podrzuca myśl, skąd weźmiesz człowieka na jego miejsce? Pytanie, czy na Twoim rynku pracy, w Twojej branży i na tym konkretnym stanowisku to rzeczywiście prawda. Ale nawet jeśli, to uleganie temu swoistemu szantażowi z jednej strony umacnia Cię w tym destruktywnym sposobie myślenia, a z drugiej wzmacnia gotowość pracowników do wykorzystywania tej manipulacji. Co zatem robić? Rozwiązanie jest jedno. Działać pomimo strachu. Bo ta manipulacja jest skuteczna dopóki się boisz. Kiedy przestajesz się bać, to jej czar pryska. Co to znaczy w praktyce? Po pierwsze, jeżeli pracownik używa takiego argumentu, wprost możesz powiedzieć coś w rodzaju: Jurek, zależy mi na tym, żebyś był tutaj, bo chcesz. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, to oczywiście możemy pogadać, ale ostatecznie to jest Twoja decyzja. Albo Jurek. To co mówisz zaczyna wyglądać jak szantaż. Nie chcę w ten sposób rozmawiać. Jeśli chcesz odejść, to oczywiście masz do tego prawo. Wolałbym tego uniknąć, a jednocześnie nie chcę takiej współpracy pod presją, że jeśli nie to czy nie tamto, to odejdziesz. Są firmy, które pozwalają pracownikom odejść, ale też zgadzają się, żeby pracownik wrócił. Najczęściej pracownicy, którzy wrócili, stają się znacznie bardziej lojalni wobec pracodawcy. Po prostu musieli doświadczyć, że w innych firmach jest podobnie lub gorzej. Po drugie, zaakceptuj, że pracownicy będą odchodzić i przygotuj się na taką ewentualność. Jeżeli się czegoś boimy, to skutecznym środkiem redukującym strach jest plan na sytuację, kiedy ta obawa się zmaterializuje. Na przykład masz super specjalistę, który ogarnia cały proces sprzedaży. No dobrze, a gdyby odszedł lub miał wypadek na nartach, to co zrobisz? Plan i ograniczanie ryzyka minimalizuje strach i zabezpiecza nas przed tą manipulacją. Jeśli oferujesz dobre, adekwatne rynkowe warunki pracy i nie masz sobie nic do zarzucenia w kwestii traktowania pracowników, to super, ale jeśli jest inaczej, to zrób rachunek sumienia i zastanów się, co możesz poprawić. Po trzecie, daj sobie prawo, żeby się bać. Zarządzanie zespołem to ponoszenie odpowiedzialności, uściski dłoni prezesa, gdy wszystko jest okej, okay, i radzenie sobie z porażką, kiedy nie jest ok. Pamiętaj, że strach jest naturalną emocją. Pytanie, co z nim zrobisz? Ulegniesz, czy będziesz działać pomimo. Drugą manipulacją, która opiera się na odczuwanych przez nas emocjach, ale tych związanych z empatią i współczuciem do drugiej osoby. Jest wzbudzanie litości. Ostatnio mam trudny czas w życiu prywatnym, nie mam głowy do niektórych zadań. Nie dam rady, mam ciężką sytuację, dzieci mi dają popalić, teściowa przyjechała z wizytą, mam problemy ze zdrowiem itd. Jesteśmy kreatywni w wymyślaniu sytuacji, które są dla nas trudne i które potrafią wzbudzić w naszym szefie czy szefowej litość. Jeśli dzięki temu pracownikowi uda się uzyskać jakąś korzyść, to podobnie jak ze strachem, umacnia to pewien schemat działania. Zrobię smutną minę, może nawet się rozpłaczę, a szef się zlituje i mi odpuści. Czy to znaczy, że jako szefowie powinniśmy być nieczułymi cyborgami? Oczywiście, że nie. Chodzi o to, żeby oddzielać sytuacje wyjątkowe, kiedy pracownik potrzebuje naszego wsparcia od sytuacji, w której jest to jego sposób na życie i załatwianie sobie lepszego traktowania. Zdarzają nam się bardzo trudne sytuacje w życiu. Choroba, trudności w życiu prywatnym czy utrata bliskiej osoby. Wtedy potrzebujemy wsparcia nie tylko szefa, szefowej, ale całego naszego otoczenia. Wtedy okazywanie empatii i altruizm jest wskazany. Jeśli jednak mamy do czynienia z pracownikiem, który stale prezentuje postawę, jaki ja jestem biedny, w celu unikania pracy i uzyskania specjalnego traktowania, to wtedy na empatię i litość miejsca nie ma. W tej sytuacji Potrzebujemy po pierwsze oddzielić płaszczyznę relacji z człowiekiem od płaszczyzny zadaniowej. Jurek, tak po ludzku, to przykro mi, że tego doświadczasz, no a jednocześnie potrzebuję, żebyś dostarczył mi ten raport na piątek. I po drugie, opierać się na faktach. Marian, w zeszłym miesiącu ci odpuściłem, bo miałeś trudniejszy okres prywatnie. W tym miesiącu sytuacja się powtarza i tego już nie zrobię, nie odpuszczę ci drugi raz. Znasz zasady i wiesz, jakie są konsekwencje tego, że nie realizujemy zadań w terminie. Nie jest to łatwe, ponieważ nie zawsze mamy pewność, że to, co mówi, robi pracownik, to manipulacja. Obawiamy się, że przylgnie do nas łatka nieczułego robota. Jednocześnie, jak pisał Phil Jackson, legendarny trener NBA, jeśli chcesz, żeby wszyscy cię lubili, to zmień zawód. Czasem potrzebujemy zrobić coś, co nie spodoba się innym. Zarówno w przypadku manipulacji opartej na strachu, jak i wzbudzaniu litości. Mamy często poczucie, że nie wiemy, jak jest naprawdę. Czy rzeczywiście pracownik ma gotowość odejść, czy rzeczywiście ma tak trudny okres w życiu. Innymi słowy, to my musimy sobie udowodnić, jak jest naprawdę. Marcin, w tym miesiącu byłeś trzy razy na L4. Na no chory byłem, lekarz zwolnienie mi dał. I co z tym zrobić? Mamy poczucie, że pracownik miga się od pracy, że manipuluje udając chorobę. A my czujemy, że jest zdrowy. Akceptacja takiej sytuacji no, nie jest najlepszą opcją, bo robota leży, a reszta zespołu patrzy i się uczy. Ale zaraz, zaraz. A gdzie w tej sytuacji manipulacja? Ta technika jest dość pokrętna i opiera się na tym, że jeżeli nie potrafisz udowodnić, że nie mam racji, to znaczy, że mam rację. Przy założeniu, że pracownik granie fair, wpadamy w pułapkę pracownik kładzie L4 i śmieje nam się w twarz. Mamy podejrzenie, że zwolnienia są naciągane, ale nie mamy jak udowodnić, że tak jest. A skoro nie możemy udowodnić, to znaczy, że pracownik jest OK. Moim zdaniem w tej sytuacji możesz zrobić co najmniej dwie rzeczy. Po pierwsze, z punktu widzenia prawa pracy, pracodawca może przeprowadzić kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego lub zlecić kontrolę zwolnienia lekarskiego do ZUS. Regulują to przepisy prawa pracy. Czy to jest skuteczne? To zupełnie inna historia. Ważne, żeby dać znać, że zwracasz na to uwagę. Ważne też, żebyś wiedział, wiedziała, że częste nieobecności pracownika w pracy, które dezorganizują pracę zespołu czy firmy, mogą być podstawą rozwiązania stosunku pracy, nawet jeśli podstawą nieobecności są zwolnienia lekarskie. Po drugie, zanim do tego dojdzie, możesz po prostu dać pracownikowi jasny sygnał, że to widzisz i jakie mogą być tego skutki. Możesz powiedzieć coś takiego. Jurek, w ostatnim czasie przebywasz często na zwolnieniach lekarskich. Zdarzyło się, że przyszedłeś z wnioskiem urlopowym, ja odmówiłem z uwagi na ilość koniecznej do wykonania pracy, a ty ku mojemu zdziwieniu przedstawiłeś zwolnienie lekarskie. Analogiczna sytuacja miała miejsce trzykrotnie. Nie podważam zasadności zwolnień lekarskich, nie mam do tego prawa, nie jestem lekarzem. Chcę ci jednak zwrócić uwagę na to, że twoje częste nieobecności dezorganizują pracę pozostałych pracowników w dziale i jako przełożony nie mogę do takich sytuacji dopuszczać. I jeśli się to będzie powtarzać, zmuszony będę podjąć decyzję o rozstaniu się z tobą. I znowu, nie chodzi o to, żeby odmawiać ludziom prawa do korzystania ze zwolnień lekarskich. Chodzi o sytuację, kiedy czujecie, że pracownik tego nadużywa, nagina rzeczywistość do swoich potrzeb i nie patrzy na konsekwencje po stronie pracodawcy. Podsumowując, odpowiedzią na te manipulacje nie jest udowadnianie, że nie jesteś wielbłądem. Chodzi o wywarcie wpływu na pracownika, żeby zaczął grać fair. Chodzi o to, żeby powiedzieć: Mam podejrzenia i obserwuję co się dzieje, bez przesądzania i stawiania radykalnych sądów. Bo z jednej strony nie chcemy ulegać manipulacji pracownika, a z drugiej strony przecież możemy się mylić. Jednocześnie z trzeciej strony jesteśmy odpowiedzialni za sprawne działanie zespołu czy całej firmy. To chyba dobre miejsce, żeby wyjaśnić, czym różni się manipulacja od wywierania wpływu. Z wywieraniem wpływu mamy do czynienia zawsze, kiedy spotykają się dwie osoby. Nawet jeśli nic nie mówią, to jakoś na siebie wpływają. Z manipulacją mamy do czynienia wtedy, kiedy jedna strona chce, żebyśmy coś zrobili, tylko że my na tym stracimy, a ona zyska. Dodatkowo, my będziemy tego nieświadomi. Innymi słowy, za manipulacją kryją się złe intencje, choć narzędzia często są identyczne w obu sytuacjach. Sposobów i technik manipulacji jest znacznie więcej. Moim zdaniem warto wiedzieć, że istnieją, bo bez tego nie jesteśmy w stanie się przed nimi chronić. Pamiętaj, że wiele manipulacji, które stosują Twoi ludzie przeciwko Tobie, opiera się na emocjach odwoływaniu się do strachu lub litości. Pamiętaj, że manipulacje są tak długo skuteczne, jak długo ich sobie nie uświadomisz i nie dasz znać, że widzisz manipulacje. Pamiętaj też, że dokładnie tak samo zdarza się manipulować pracownikom, jak i szefom. Dlatego sprawdź raz jeszcze dwa powyższe punkty. Jeśli ten materiał jest dla Ciebie wartościowy, to daj łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, żeby nie pominąć kolejnych odcinków. Dobre słowo w komentarzu super mile widziane, bo poszerza grono naszych odbiorców. Dzięki za oglądanie. Dobrego. Cześć.